Kolosan 2:12. Na to dzisiaj. Kolosan 2:12. Wykorzystamy ten czas. Kolosan 2:12. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Nasza wiara jest wiarą w moc. Słowo moc jest pochodną słowa móc. Moc, przyjaciele, to jest praca wykonana w określonej jednostce czasu. To już fizyka na to wpadła. Moc to jest praca przez czas. Jakaś praca w jakimś czasie. To jest moc. Wierzymy w moc. My nie wierzymy w coś, co nie posiada mocy. Nasza wiara to wiara w moc. Izajasz 40:10. Księga Izajasza 40:10. Księga Izajasza 40:10. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Po pierwsze, wszechmocny. Widzimy Boga wszechmocnego. To jest Bóg wszelkiej mocy. Po drugie, On przychodzi w mocy, czyli kontakt z Bogiem to kontakt z mocą. Następnie włada. Jak? Za pomocą mocy. I po czwarte, ludzie chodzący z Bogiem to ludzie mocy. Ludzie mocy. Musisz uwierzyć w to. Uwierzyć. Musisz wierzyć w to, że Bóg jest Bogiem wszechmocy, a ty, będąc w Nim, jesteś człowiekiem mocy. Ja w ogóle wierzę w to, że jestem człowiekiem mocy. Ja w ogóle w to wierzę. Ja wierzę w to, że mogę. Co mogę? Wszystko. Jestem w stanie wykonać każdą rzecz, tak? I odnieść sukces. Po prostu. Ja w to wierzę. Ja wierzę, że to jest rozłożone w czasie. Ja wierzę, że to jest związane z moim posłuszeństwem, ale ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Wiecie, ja byłem kiedyś człowiekiem, który nic nie potrafił robić. Jak miałem wbić gwóźdź w ścianę, w cudzysłowie, to ludzie w domu się martwili. Już się moja żona martwiła. Że ja coś będę na przykład wiercił albo coś. Ja potem to już nigdy nic nie robiłem w domu, bo już poniszczyłem różne rzeczy, więc... Bo ja miałem takie zajawki w świecie, żeby coś zrobić w domu, na przykład powiedzieć szafkę. Ale że byłem strasznie nerwowy, to się kończyło dramatycznie. Dla ścian, dla szafek, dla... Więc wzywaliśmy fachowców. Okazało się, że w ogóle ja nie potrafiłem robić różnych rzeczy. Wyręczałem się ludźmi. I potem, kiedy się nawróciłem, zacząłem rozumieć, że ja wszystko mogę. Wszystko mogę. Żebyście wy widzieli, jak ja po raz pierwszy mieszkanie malowałem. Miałem, wtedy nie byłem, byłem na etacie. I o 6 miałem zacząć malować, to od 4 się modliłem. Bo nie umiałem malować. Rozumiecie? Mówię, Duchu Święty, dobrze maluję. Wiesz. Ale ja wierzyłem w Boga mocy. Jak pierwszy raz pojechałem na narty z synem, wszedłem na górkę dla dzieci taką. Aczkolwiek dla mnie to była wielka górka. 40 minut się modliłem, wierząc, że Jezus jest najlepszym narciarzem na świecie. I zacząłem zjeżdżać. Ja zacząłem wierzyć w Boga mocy. Boga mocy. Co to znaczy chodzić w mocy? To znaczy, że ja wiem, że ja mogę. Kiedy ta moc się uwalnia? Kiedy zaczynam działać? Moc się nie uwalnia wtedy, kiedy nie działa.
Ja nie czuję mocy. Mocy się nie czuje, w moc się wierzy. Mocy się nie czuje, w moc się wierzy. Rozumiecie? Mocy się nie czuje. Emocje też nie mają nic wspólnego z mocą. Ja usługuję ludziom, modlę się o nich. Ja nic nie czuję pozytywnego. Często bardzo negatywne rzeczy czuję. Wiecie, bardzo negatywne. Po prostu. Ale ja wiem, że płynie przeze mnie moc. Płynie przeze mnie moc. Ja nic nie czuję. Ludzie często tutaj mówią, jak położyłeś na mnie rękę, stało się to czy tamto. Czułeś coś? Nic nie czułem. Nic nie czułem. Czasem nawet chciałbym poczuć. W takich sytuacjach. Rozumiecie? Ale to nie chodzi o to, żebym ja coś poczuł. Ja wierzę w moc. Ja wierzę w tą moc. Wierzę w moc. Musisz wierzyć w moc. Musisz wierzyć w to, że Bóg jest Bogiem Wszechmocy i że Ty, będąc w Nim, jesteś człowiekiem mocy. Ty nie jesteś człowiekiem, który ma teraz oczekiwać na manifest mocy. Nie, ja wierzę, że mam moc, bo On mnie sobie zarobił. Ja przeczytałem u Izajasza, że On mnie wyprodukował. Bóg Wszechmocy mnie wyprodukował. Wszystko mogę, wszystko mogę. Co ten Paweł mówi? Wszystko możesz, wszystko możesz, wszystko. Znaczy masz moc do wszystkiego. Masz moc. W to trzeba wierzyć. Nasza wiara to wiara w moc. W możliwości. Rozumiecie? Ja wam tylko sygnalizuję te rzeczy. Ja was naprawdę zachęcam, kto z was może być na warsztatach wiary, bądźcie na tych warsztatach, to jest w ogóle rewelacyjna rzecz. I namaszczenie, które tam jest, naprawdę usługuje ludziom, bardzo usługuje. W internecie też jest dobrze potem tego przesłuchiwać, natomiast sam fakt bycia na warsztatach jest bardzo ważny, jeśli tylko to jest możliwe. I tam te rzeczy poszerzamy, mówimy głęboko o nich. Natomiast dzisiaj sygnalizuję tobie, że posiadasz absolutną moc. Moc nad grzechem, moc nad diabłem, moc do objawień, moc do służby, moc do bycia lepszym człowiekiem. Rozumiesz? Posiadasz moc. Jest to, dlaczego powiedziałem, że jest to praca rozłożona w czasie? Ponieważ moc wielokrotnie w twoim życiu może nie być widoczna od razu, ale twoje działania w mocy będą widoczne. Rozumiesz? One będą widoczne. Ja dzisiaj po latach dostaję zwrotki od ludzi, tak? Dzisiaj dzwonił człowiek do mnie nawet. Dzisiaj człowiek do mnie dzwonił i mówi do mnie, jak jego życie zmieniło się, podczas jak, kiedy, a ja nawet nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, bo znałem go, ale już nie pamiętałem, w ogóle nie pamiętałem o nim. A on dzisiaj do mnie mówi, Artur, to, co wtedy robiłeś, to, co mówiłeś, to w ogóle zmieniło potężnie moje życie. Rozumiesz? To potężnie zmieniło życie. A ja w ogóle, wiesz, już jakby nie pamiętałem tego, nie widziałem też efektów tego. Chcę, żebyś zrozumiał to. Moc to jest praca rozłożona w czasie. Czyli kiedy ty wierzysz w moc, kiedy ty zaczynasz działać w określonym kierunku, to zaczyna się uwalniać. Czyli my wiarę opieramy na mocy. Wierzymy w moc. Nie wierzymy w jakieś chrześcijaństwo bez mocy. Nie wierzymy w jakieś takie chrześcijaństwo intelektualne, spsychologizowane, jakieś takie w ogóle, rozumiesz, dziwaczne. Że jesteśmy jakąś taką, wiecie, fajną, jakąś tam rodzinką, w ogóle, wiesz, eko. Taka bajka była, rodzina eko. My nie jesteśmy, my jesteśmy ludźmi mocy. I też nie musimy generować tej mocy, nie musimy się przejmować, czy my czujemy taki power, taki jestem napowerowany, czy taki rozumiesz? Ja też cię przed treningówkę wziąłem, mam taką przedtreningówkę, taką substancję. Biorę łyżeczkę sobie tego, jestem taki spowerowany, bo tam jest pełno, rozumiesz, różnych substancji, takie, co cię nakręcają, rozumiesz, na trening, tak? Ja zawsze mówię, chcesz, to ci, mam nawet przy sobie takie różne rzeczy. Do kościoła noszę, jak ktoś taki czuje się, wiesz, ja mówię, czujesz moc? Nie czuję. No wyjmuję mu to przed treningówkiem, mówię, walnij sobie. Zaraz poczujesz.
Bo i tak ją masz. I tak ją masz. Ale jak nie czujesz, to ci napad da. Bo ty masz pomoc. Każdy z was. Jeżeli jesteś odrodzony z Ducha Świętego i wypełniony Duchem Świętym, jesteś człowiekiem mocy. Musisz w to wierzyć. I nie masz mocy czasem. I nie masz mocy czasem, jak się dobrze czujesz. Rozumiesz? Dziewczyny myślą, że na przykład, ja nieraz zauważyłem, że jak nie ma okresu, ona jest inna. Ma okres, ona jest inna. Na przykład w usługiwaniu, wiecie, o co chodzi. A ja mówię, czy ty uważasz, że to, że ty masz okres i się czujesz nie najlepiej, to powoduje, że masz spadek mocy? To nie masz żadnego spadku mocy. Ty masz okres. Ale twój duch nie ma okresu. Możesz usługiwać w mocy. Czy masz okres, czy nie masz okresu. Kładziesz ręce na ludzi, tak samo będziesz uzdrawiała ludzi w okres i bez okresu. Rozumiesz, o co chodzi? Możesz mieć nerwówkę najwyżej. Ale będziesz uzdrawiać. Będziesz uwalniać. Rozumiesz? Facet jest niewyspany, bo siedział w robocie kupę czasu, spał po 2 godziny i mu się wydaje, że mocy nie ma teraz. Kiedyś jechałem na usługę, spałem godzinę. Pamiętam. Pracowałem na nocną zmianę, położyłem się przez pewną godzinę, miałem potem cały dzień usług. Jeszcze koncert z Bigdą mieliśmy w ogóle w jakimś więzieniu, czyli tu na wieczór. Miałem usługę i potem jeszcze z Bigdą w tym więzieniu w ogóle koncert. Ja mówię, Panie Jezu, mówię w ogóle, mówię, jak ja ten dzień przetrwam, nie? I tu się tutaj mówię, ale masz moc? A ja w ogóle, wiesz, ledwo ciepły siedzę. Mam. I tu się tutaj mówi, to przetrwasz. Wierz w moc. Słuchajcie, ja zacząłem się skupiać na tym, że mam moc. Jechałem prawie 200 km z kolegą, który prowadził samochód. Słuchajcie, ja się nawet nie zdrzemnąłem w tym samochodzie. Ja w ogóle mógłbym tam się zdrzemnąć, a ja się nie zdrzemnę, nie sen zaczął odchodzić. Ja zacząłem myśleć, że jestem człowiekiem mocy. I ja miałem naprawdę mocny dzień. To był dobry dzień. Dzień, gdzie było wiele Bożych manifestacji i w kościele, i w więzieniu. Uwierz w to, że jesteś człowiekiem mocy. Nie zaprzeczaj nigdy temu. Wierz też w to, że Bóg to jest Bóg wszechmocy. Czyli nie ma większej mocy nad moc Boga. Nie ma takiej mocy. Nie masz tam, diabeł przyszedł, diabeł. Diabeł to jest jak bateria. A Bóg jest jak elektrownia jądrowa. Taka jest różnica mocy. Rozumiesz? Tak, baterię tam też ty przystawisz do języka, tak pokopię cię. Tylko o co chodzi. Ale generator jądrowy, jak cię pieprzy, nie proszę ciebie, to zniknie miasto 50 km dalej. Położone. Jest różnica? No wielka. Między bateryjką 4,5 V, a generatorem jądrowym. Bóg jest jak generator jądrowy. To jest moc. Rozumiesz? I takim siebie musisz oglądać. Twoje słowa. Twoje myśli, to wszystko jest ma podłoże mocy. Nie oglądaj siebie w takich kategoriach człowieczka takiego. Proszę cię. Mów z wiarą, że jesteś człowiekiem mocy. Nie oczekuj też od razu manifestu, bo to jest praca rozłożona w czasie. Ja często się modlę o człowieka, ja mówię, jesteś już zdrowiony stąd. Bo często trzeba tak człowiekowi powiedzieć. Rozumiesz? Już idź, już. Jesteś zdrowy. Idź. I potem w ogóle wiesz. Jestem zdrowy. Ja tego nie wymyśliłem, ja to odwykle z morda podłapałem. Kiedy facet nie miał krtani. Miał rurkę tu włożoną w krtań, nie? I nie mógł też połykać, to tu miał dziurę, tu, i przez tą dziurę jedzenie sobie podawał. Wiecie, bo to jeszcze jest początek XX wieku, pamiętajcie. I podszedł do Wigglesworda, Wiggles odpyta, masz wiarę? Tak to on, wiesz, mam. Mówi, Panie, niech mu się stanie według jego wiary, uzdrawiam Cię przez imię Jezus. I mówi, idź, jesteś zdrowy. A, i mówi do niego, on powiedział, idź, jesteś zdrowy, wrócisz do domu, se kartofli nagotuj i zjedz. To on wrócił do domu, młody chłopak, rurka w gardle, rurka, brak krtani taki, tutaj dziura, rozumiesz? I mówi do matki tak,
ugotuj mi kartofle. A matka mówi, nie masz kartofli. Mam dla ciebie jak zwykle tam kaszę jakąś, nie? Mamo, kaznodzieja mi powiedział, że jestem zdrowy. Posłuchaj, kaznodzieja mi powiedział, że jestem zdrowy, żeś mi kartofle ugotował. Rozumiecie? Matka mu ugotowała kartofle. Ja wziął te kartofle i wrzucił sobie do gardła. Mało się nie udławił. Rozumiesz, o co chodzi? Popił wodę i wrzucił drugi raz. I znowu się mało nie udławił. Matka stoi i się patrzy, co on robi. Wiesz, o co chodzi? A on ma w głowie słowa kaznodzieje. Jesteś zdrowy, idź kartofli się najedz. Rozumiesz? I zaczął sobie tam wrzucać te kartofle. Wiesz, czym to groziło? Tym, że umrze. Że umrze. Tam początek XX wieku mam. To nie mamy takich akcji jak dzisiaj w ogóle. Nie wiem, przy którym chapie tych kartofli odrosła mu krtań. I wchłonęła się luka. Szok. Rozumiecie? Szok. Odrosła mu krtań i wchłonęła mu się rurka. To nie była rurka, tak jak rurki dzisiaj mamy, super piękne wszystko. Wiesz, to było wszystko, wiem, manufaktura w tamtym czasie. Co kaznodzieja musi mieć w głowie? Kaznodzieja, który widzi człowieka z dziurą w gardle i z rurką, tak? I mówi, idź, jesteś zdrowy. Zdrowy jesteś, idź kartofle sobie ugotuj, zjedz. Co to musi być? On musi wierzyć w to, że jest człowiekiem mocy. On musi wierzyć w Boga Wszechmocy. Rozumiecie? Taki był Smith Wigglesworth. To było to. Przyniosła w Norwegii, na spotkaniu w Norwegii, przyniosła mu kobieta, dziecko, które się urodziło bez rączek i bez nóżek. Weszła na scenę płacząc i mówiąc, jeśli coś możesz, to zrób. A Smith spojrzał i mówi, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Wziął dziecko i kopnął je w tłum. Korpus dziecka. To jest, człowieku, przecież jemu po tej akcji zabroniono do Norwegii wjeżdżać. Oskarżono go o nielegalne spotkania uzdrowieńcze. Dziecko spadło w tłum i miało cztery kończyny. Taki był Smith. Prosty hydraulik z Wielkiej Brytanii. On mówi, jeśli coś możesz, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. To był wariat. Ale jest nazwany apostołem wiary. On robił konferencję w Anglii. I ludzie weszli na konferencję. Ponad 2000 ludzi. Tak? A on wziął mikrofon i mówi tak. Co to jest? Konferencja, mówi, przebudzeniowa. Proszę stąd wyjść, mówi. Jak się idzie, mówi, po swoje cuda, to się wchodzi z uwielbieniem na ustach. Przez najbliższą godzinę była opustoszała sala, bo powiedział, że nie będzie prowadził spotkania. I kazał im wchodzić z rękami podniesionymi do góry, krzycząc chwała Jezusowi. To był taki pacjent. Rozumiecie? Człowiek, który wierzył, że jest nośnikiem mocy. Musisz wierzyć w moc. Przyprowadzili mu kobietę, która miała puchlinę wodną, raka wodnego, takie brzucho. Dwie koleżanki ją wprowadziły na scenę. On mówi tak, puśćcie ją. Oni ją puścili, a ona omdlała, człowieku, taka stoi po temperaturze, rozumiesz? A on mówi, w imieniu Jezusa bądź zdrowa, on pił ludzi. I ją piowo w ten brzuch. Ona padła. Ludzie się patrzą, te koleżanki ją trzymały i podnieście ją. Podniosły ją, przywalił jej drugi raz. Gość pierwszego rzędu mówi, ty bestio! A on mówi ze sceny, zobaczcie, co to był za typ w ogóle. Mówi na niego tak, znasz swój fach? Ja znam swój. Zajmij się swoją robotą i ja się zajmę swoją. Podnieście ją! Po czwartym strzale, kiedy upadła, tak? Zaczął się zmniejszać brzuch. Taki był Smith. On zawsze mówił, ja walę w diabła, człowiek dostaje przy okazji. On wierzył w moc. Dzisiaj ludzie kładą się na jego grobie i przyjmują namaszczenie z kości. I jeżdżą ludzie, żeby się położyć na grobie Smitha, wierząc w to, że namaszczenie przejdzie dla nich. Rozumiecie, o co chodzi? To jest wiara.
My się nie bawimy. Wierz w to. Nie wiem, w jakich konfiguracjach będziesz życiowy, ale wiem jedno. Jeżeli będziesz wierzył w Boga mocy, będziesz jak kompan. Pewnie zapłacisz cenę. Pewnie wylądujesz nie przed jednym sądem. Ale biegu dokonasz. Rozumiesz? Biegu dokonasz. I diabeł będzie ci musiał lizać stopy. Amen. Jeżeli w ogóle jesteś tym zainteresowany, to słuchaj tego, co mówię. Jeżeli w ogóle do ciebie to dociera. I ja wybrałem tą drogę. Ja wybrałem tą drogę. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór. Ojcze, chcę, żeby słowa te docierały do ludzi głęboko i wykonywały w ich pracę. Duchu Święty, ja modlę się o to, aby to, co mówiliśmy dzisiaj na temat wiary, głęboko przeniknęło do ducha ludzi. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który wprowadza ludzi we wszelkie poznanie, we wszelką mądrość i wszelkie doznanie. Potężny, Święty Duchu, Ty, który pracujesz dzisiaj w ludziach, układaj te rzeczy w nich. Ja w imieniu Jezusa wstrzymuję każde działania demoniczne stojące na drodze głębokiego zrozumienia tych spraw, o których dzisiaj mówiłem. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.